Witajcie, z tej strony Patryk. Witam Was w mojej pierwszej recenzji. Właśnie został mi dostarczony tablet FunTab 10.1 cala, chociaż wyświetlacz ma samą przekątną 9.7. No dobrze, może na początek trochę o jego specyfikach. Ten tablet ma ROT chip 3066 Cortex A9 Dual Core 1.9 GHz, grafika Quad Core -400MP, RAM 1 GB DDR3, pamięć flash 8 GB, wbudowaną mamy 8 GB pamięć, system Android 4.1.1 Jelly Bean, ekran 9.7 cala IPS 1024x768 pikseli. No, wystarczająco. Wi-Fi 802.1bGN, kamera przód VGA, tył 2 megapiksele, czujnik wykrywający zmiany położenia urządzenia, to wiadomo, wejście na mini HDMI, mini USB, słuchawkowe 3,5 mm, bateria o pojemności 8000 amperogodzin. To ja sobie tutaj przedrę to. Dobra, co w środku? W środku mamy sam tablet, tu zafoliowany. Sobie jakoś go wyjmę. Tak to wygląda po wyjęciu z pudełka. Zaraz będziemy się nim zajmować. Na spodzie pudełka, pod spodem, o proszę bardzo, dostajemy jeszcze tu i od Orange takie czarne wejście na ten, dosyć ciężkie, no ale cóż, otrzymujemy kabel USB, ładowareczka z takim tu wejściem, prawie jak do Nokii. No i tu papiernia cała. Przejdźmy może do samego tabletu. Wyjmę sobie. No, to ma być potęga rynku. Teraz. Tak to wygląda z przodu. Z tyłu natomiast tablet wygląda, o, do góry nogami go trzymam. Tak, oczywiście FunTab, firma produkująca Orange. Tutaj mamy 8 GB Wi-Fi, aparat 2-megapikselowy. Co można o nim jeszcze powiedzieć? Dośledki, zaraz, obudowa skrzypi strasznie z tyłu, jest wykonana z tworzywa sztucznego, strasznie skrzypi. No i co, przejdziemy do samych wejść. Na górze przycisk cofania, tutaj mamy przycisk cofania, tu mamy przycisk, żeby przyciszyć tablet oraz przejścia do głównego menu. Tutaj mamy podgłaszanie. Tu mamy wejście słuchawkowe, czy jack 3,5 mm. Tu mamy host USB. Tu slot na karty pamięci, którą można poszerzyć do 32 GB. Tu mamy HDMI, nie, tu mamy host wejście, tu mamy HDMI, mini HDMI. I tu wejście ładowania. Oraz tutaj przycisk reset. Mam nadzieję, że nie będzie się przydawał. No i co jeszcze? Tablet jak na swoją cenę ma niezłe bardzo bebechy. Można tak ująć. Dobra, czekajcie chwilę, go włączę i zobaczymy. Dobra, tablet został włączony, ściągnąłem na niego kilka gier, żeby Wam tu pokazać. Między
m.in. na początek tablet chodzi płynnie, dobrze wyświetla kolory. Może nie widzicie tego na tym, ale chodzi bardzo płynnie. Ogólnie pierwsze wrażenie zrobił na mnie dobrze, oprócz tej skrzypiącej obudowy. Może zobaczymy, pokażę wam FIFA 12, czy pójdzie i nie będzie się tnała. Włącza nam się. Nie powinno być problemu. Ja osobiście jeszcze nie odpalałem tej FIFA. Dobra. Przyciszymy troszkę. Weźmiemy kick-off. Dobra, niech będzie taki mecz. Ok. Tylko żeby wam pokazać. Tu taki mamy ekran główny. Kliknij. No, graficznie jest bardzo dobrze. Nie powinno być problemu. W dalszych recenzjach będę nagrywał właśnie, ale to już prosto z tabletu, żeby była lepsza jakość. No i to by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Jak wam się podobało, możecie dać subskrypcję. To jest moje nowe konto, pierwsza moja recenzja. No to siema, co więcej.